Siemano ludziska, witajcie w kolejnym motovlogu na moim kanale, po dość dłuższej przerwie, ale zaczynamy ponownie modyfikacje i pracę w garażu nad projektem mojego Civica. Na samym początku filmu chciałbym podziękować wszystkim bardzo za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem, właśnie z końcem projektu Eryka, z tym całym swapem H22, na którym pracowaliśmy. No nie powiem, dosyć długo. Przede wszystkim to auto nauczyło mnie dużo cierpliwości, no ale całe szczęście zostało oddane do Eryka. Eryk będzie dalej kontynuował to wszystko. Wiem, że już zrobił wydech, zrobił dolot, zajmie się hamulcami w najbliższym czasie. Możliwe, że będzie myślał również o pomalowaniu komory, bo jak wiadomo, gdy już swap jest skończony, będzie można tam już wejść z pracami, żeby to wszystko odmalować i żeby pozbyć się tej całej rdzy, która jest na aucie, a dokładnie w komorze. No i chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tak duży odzew, nie tylko w komentarzach, jak również i w wyświetleniach, bo jakby nie było, ten film pobił praktycznie rekord oglądalności na moim kanale, bo jest tam już praktycznie 20 tysięcy wyświetleń. Kolejną sprawą również jest to, że powoli dobijamy do 5 tysięcy subskrypcji na kanale, więc myślę, że z tej okazji 5 tysięcy subskrypcji zorganizujemy sobie jakiś konkursik, coś takiego. Możecie pisać jakieś propozycje w komentarzach, co o tym myślicie. No i generalnie ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, już przechodzimy do właściwej części tego filmu, to to, że filmy mogą pojawiać się z dużym opóźnieniem, bądź też mogą być przerwy w publikacji filmów, a to dlatego, że praktycznie 90% moich funduszy i tak dalej będzie szło na, jakby to można powiedzieć, usamodzielnienie się, remont domu i tak dalej, więc w tym momencie nie będę w stanie wydawać tak dużych kwot na auto, na różne tutaj rzeczy w garażu i tak dalej, aby móc nagrywać i tak dalej, bo jak sami wiecie, no chyba nie nagram jakiegoś filmu z mycia felg auta, bądź też, nie wiem, sprzątania auta. Wiadomo, że jeżeli chcę coś nagrać, to muszę to jakąś część kupić, coś takiego, ją montować na auto i po prostu z tego robić film. Wybaczcie, jeżeli filmy będą tam pojawiały się z opóźnieniem, teoretycznie miałem trzymać taki jakby schemat wrzucania filmów co każdy weekend. Udawało się to po części nie. Dlatego też no, w tym momencie myślę, że po prostu zrezygnuję z tego schematu i będę wrzucał, gdy będę miał coś nagranego i tak dalej, żeby po prostu nie śpieszyć się z tym. Bo jakby nie było, ten kanał jest dla mnie takim hobby, nagrywanie jest to takim hobby i tak samo pracę w garażu. Nie ma z tego żadnych w ogóle zysków, ponieważ nie zarabiam na swoich filmach na YouTube i tak dalej. Zarabianie na YouTube mam zablokowane na swoim koncie. Więc wszystko idzie z mojej kieszeni i wszystko, co wam pokazuję, co robię nad tym autem, jest praktycznie wszystko sponsorowane z mojej kieszeni i tak dalej, z moich oszczędności. A że w tym momencie przyszedł taki czas po prostu, że muszę 90% swoich zarobków wydawać w coś ważniejszego niż mój samochód, to po prostu te filmy będą pojawiać się rzadziej. Co nie znaczy, że też wszystko rozprzedaję na części, rzucam to i nie będę tego robił, tylko po prostu będzie się to pojawiać dosyć wolniej, rzadziej niż pojawiało się do tej pory. W aucie jedyne, co zostało mi tylko skompletować, to wałki rozrządu i ewentualnie kółka rozrządu, które są właśnie najkosztowniejszą częścią, która mi brakuje, ponieważ w tym momencie już mam praktycznie w 90% wszystko skompletowane do tego, aby włożyć to na auto, wtryski, przepustnice i tak dalej, listwy, układ paliwowy, system catch can, wszystko mam przygotowane. Brakuje mi właśnie tylko tych wałków i kółek po prostu, żeby udać się do naszona, nastrojenie na hamownię i tak dalej, żeby to zakończyć. W sumie mógłbym to wystroić w tym momencie tak jak jest, ale po prostu nie chcę, bo to będzie podwójne wydawanie pieniędzy. No szkoda mi po prostu wydać dwa razy na strojenie, gdzie mógłbym to wydać raz. Autem tak dużo nie jeżdżę, więc nic mu się nie stanie. Tak jak mówiłem na sam koniec, dzięki wszystkim za te wszystkie wyświetlenia. Tak jak mówiłem, 20 tysięcy praktycznie pod jednym filmem, 500 łapek w górę, to jest system rozwalony. No i tak jak mówiłem, 5 tysięcy subów, znowu jakieś konkursiwo organizujemy, czy to na wlepy, czy może na jakieś części, zobaczymy, może jakieś narzędzia, pomyślę i zobaczymy, na co fundusze pozwolą. Dobra, koniec gadania, bo już plotę bez sensu. I pewnie zapytacie, czym będziemy się dzisiaj zajmować, co będziemy robić przy Civicu. Więc jakiś czas temu Dominika powiedziała mi: słuchaj, potrzebujemy więcej stabilizacji, stabilności w życiu, więc będziemy zakładać stabilizator do Civica. Tak więc dzisiaj będą prace nad zawieszeniem, nad tylnym zawieszeniem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i czy uda nam się to w ogóle założyć, bo wiem, że dosyć blisko jest pucha od wydechu, więc nie wiem, czy to nam się w ogóle tam zmieści, czy damy radę to upchać. No ale pokażę wam, co zakupiłem w ostatnim czasie, aby to włożyć na auto.
A więc tak, ludziska, stabilizator posiadam już praktycznie 2 lata. Tak jak może już wcześniej mówiłem, przy kupnie Hondy Civic EK4 6 generacji. Dla silnika B16A2 powyciągałem z niej również tego typu graty jak stabilizator, swap tylnych hamulców i tak dalej. Przeleżało to u mnie prawie 2 lata. Przy okazji skompletowałem sobie ASR-a, Bixa i tak dalej. Są to części używane, więc na razie nie wiem, czy to będę wrzucał na auto, czy nie będę musiał tego odmalować sobie dla czystego, świętego spokoju. Ale wracając do stabilizatora, jest to stabilizator o średnicy bodajże 14 mm, bądź też 16. Zaraz zobaczymy, ile to ma. Tak więc jest to stabilizator o średnicy 16 mm. Do tego zestawu dokupiłem sobie również nowe OM mocowania do budy, w razie gdyby właśnie Bix nie udał się zamontować, dlatego też zakupiłem takie nowe mocowania od Haparcu, OM-owe, wszystko jest nowe, ponieważ stare wyglądały w ten sposób, jedno było trochę skrzywione, więc też nawet nie myślałem o tym, żeby to z powrotem wkładać w takim stanie, w jakim jest. Dlaczego Bixa nie dam rady prawdopodobnie, znaczy dlaczego ASR-u prawdopodobnie nie dam rady założyć? A to dlatego, że to w te miejsca jest potrzebny właśnie aż tak duży łącznik, w sensie obejma. Tu mamy takie małe, więc myślę, że one nie będą w stanie w ogóle tego objąć. Dlatego też będziemy musieli albo szukać jakiś, tak jak widzicie, będziemy musieli szukać jakichś aftermarketów, bo tutaj po prostu dziura się nie zgadza. Będziemy musieli szukać sobie jakichś aftermarketów, bądź też założyć to w taki sposób, jaki jest teraz, czyli po prostu na tych samych podstawkach OM-owych, dlatego też je kupiłem. I założymy stabilizator w ogóle bez użycia ESR-u. Mamy również łączniki stabilizatora od firmy 555. Jest to bardzo dobra firma, jeżeli chodzi o części zawieszeniowe. Tak też mamy praktycznie wszystko do montażu. Również zapomniałem o gumach. Gumy kupiłem sobie Ashika dosyć na szybko, ponieważ wcześniej miałem zamówione poliuretany od Olkusza, ale niestety wysłali mi zły rozmiar i nie pasowały, dlatego też nie chciałem się bawić w jakieś wycinanie i tak dalej, tylko po prostu zamówiłem drugie, a te z poliuretanu, które dostałem, po prostu były na przednią oś, dlatego też będą założone na przednią oś. Tak więc tak to wygląda po prostu, no. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało w zakrętach, czy auto będzie się mocno przechylało. Domyślam się, że będzie to mało odczuwalne, montaż tego właśnie stabilizatora w normalnej jeździe takiej ulicznej, miejskiej, bez żadnych szans i tak dalej. Ale myślę, że w przyszłości wybierzemy się kilkukrotnie, może nawet więcej, na tor i popróbujemy swoich sił na torze, więc jak najbardziej tego typu modyfikacja będzie spoko. Wiem, że jeszcze chyba ludzie wkładają od Angielki stabilizatory, ale tam trzeba chyba jakoś obracać mocowania, coś w tym stylu. Z racji na to, że u mnie zostało to po rozbitku, więc mam to praktycznie za free, to zarzucimy sobie to na auto. OM mocowania z Haparcu, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, kosztowały mnie 150 zł za dwie strony, tak więc tyle kosztują nowe mocowania, więc jeżeli ktoś z was by chciał zakupić sobie taki stabilizator, dodatkowo jeszcze te mocowania, to wiecie, ile to kosztuje. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze nigdy nie miałem tylnego staba w swoim Civicu, ani nie jeździłem Civicem z tylnym stabilizatorem, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc ja w tym momencie podniosę tylną część auta, kręcimy koła i zobaczymy, co tam trzeba wymodzić, żeby to zamontować. Mam nadzieję, że pójdzie gładko, bo mam praktycznie wszystko. No i mam nadzieję, że w tylnych wahaczach będą otwory na łączniki stabilizatora, bo jeżeli nie będzie, to się lekko zawiodę. A więc tak, ludziska, generalnie po przymiarkach doszliśmy do wniosku, że jednak zamontujemy stabilizator na OM-owe mocowania i tak dalej. ASR sobie na razie odpuścimy do czasu budowy nowego układu wydechowego. A to dlatego, że po prostu wydech jest zbyt blisko tutaj wahaczy i tak dalej, żeby zamontować to z ASR-em, z tą rozpórką dodatkową, wzmocnieniem tak zwanym. Więc postanowiłem, że zamontujemy sobie stabilizator tutaj na te oryginalne mocowania. Do tych mocowań dobrałem sobie takie oto śrubki. Są to śrubki galwanizowane, dlatego też
Mam nadzieję, że nie będą aż tak strasznie koradować. No i przede wszystkim ładnie to wygląda, jeżeli do wszystkich nowych części są również nowe śrubki. Nakrętki użyję cynkowane. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie tak naprawdę. No ale chciałbym, żeby było to zrobione dobrze, więc śrubki galwanizowane jak najbardziej. Dodatkowo i trzymajcie kciuki, żeby to wszystko pasowało, chociaż jak pamiętacie, z moim szczęściem może być różnie, także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie pasowało. A więc tak, ludziska, stabilizator założyłem na swoje miejsce, trochę było zabawy właśnie z ustaleniem jego pozycji, ale udało się go włożyć, ale tak jak mówiłem, były obawy, że ramię stabilizatora będzie uderzało o wydech, bo nie ukrywam, no mam dość dużą puszkę końcową. Jakby to powiedzieć, no niestety wyjścia są dwa: albo jeździ ze stabilizatorem i bez wydechu, albo bez stabilizatora i z wydechem. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A więc tak, już mówiłem, stabilizator ładnie siedzi, wszystkie nowe śrubki, wszystko elegancko. Fabrycznie miałem już nawet otwory w wahaczach, żeby założyć łączniki. Tak to wygląda, z drugiej strony tak samo. No i tam właśnie jest problem z zmieszczeniem tego wszystkiego. No i właśnie tak jak widzicie, tyle nam brakuje. Generalnie brakuje o wiele więcej, dlatego że ta pucha już i tak jest mocno nagięta i wysunięta. I wysunięta poza auto. Zaraz wam pokażę, jak to z drugiej strony wygląda. A z drugiej strony wygląda to właśnie w ten sposób. I tutaj rodzi się pytanie, czy zostawiać to tak, jak jest? Bo wydech i tak będę musiał robić na nowo. I prawdopodobnie tą puchę będę musiał zamówić sobie jakąś mniejszą, a ten po prostu sprzedać. Czy po prostu darować sobie na razie kwestię stabilizatora i zaczekać właśnie do budowy wydechu. I tu jest właśnie dylemat, definicja dylematu, że tak powiem. Więc prawdopodobnie będę musiał sobie darować stabilizator jak na dziś. No ja w sumie mógłbym jeździć sobie bez wydechu, nie miałbym z tym żadnego problemu, ale no nie wiem, na razie to jakoś mi się nie widzi w tym momencie, więc prawdopodobnie to wszystko rozbiorę. Zdejmę stabilizator i po prostu zaczekam aż do momentu, w którym będziemy produkować nowy wydech i wtedy razem założymy to z ASR-em. A więc tak, no ogólnie wyszła trochę lipa, że tak powiem, bo myślałem, że generalnie to się zmieści, a się nie zmieściło. Czyli jak zwykle moje szczęście wzięło górę, więc prawdopodobnie to wszystko zdejmę z auta, dlatego że akord jest obecnie niesprawny zawieszeniowo. Będę musiał go na najbliższych dniach robić, jeżeli chodzi o to, więc to auto musi jeździć do tego czasu, aż nie zrobię akorda. Dlatego też będę musiał teraz zdjąć to wszystko, żeby te kilka dni przejeździć do pracy. Zarzucimy to z powrotem, gdy będę robił wydech na 2,5 cala po całości, bo teraz jest 2,25. Dlatego lipa straszna. Również rozpakowałem paczkę od jednego z was, od jednego z subskrybentów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem kiedyś, że zastanawiam się, czy zostawić klimatyzację, czy też nie, ale byłem za tym, żeby po prostu klimę wywalić, dlatego że te wszystkie rurki, które posiadałem u siebie w aucie, były nie dość, że pogięte i tak dalej, to były w strasznym stanie. A tutaj jeden z was, widzów, napisał do mnie, że ma taki zestawik w dobrym stanie, może się tym podzielić. Oczywiście nie za darmo. Gdy sam szukałem na własną rękę, to nikt się po prostu nie chciał odezwać, kto miałby taki zestaw i mógłby go sprzedać. Dlatego też mamy taki oto zestawik wszystkich przewodów, rurek i tak dalej do klimatyzacji, więc klima wróci na swoje miejsce. Jedynie będę musiał pomyśleć, jak poprowadzić te wszystkie przewody, żeby ich za bardzo nie było widać. Albo ewentualnie jak je ukryć w komorze, czyli jakieś peszle, coś w tym stylu. Nie wiem, jakie dokładnie peszle bym mógł użyć z racji na to, że te przewody często, bo są bardzo ciepłe, z tego co pamiętam. W każdym razie będziemy musieli coś z tym zrobić, żeby to ładnie wyglądało, przynajmniej w komorze. Może to wypolerujemy, coś takiego. Jeżeli nie da się zastosować żadnych peszli, ani nie da się gdzieś tego pochować po innych miejscach. Straszna lipa, nie wyszło z tym stabilizatorem. No szczerze, to ja mógłbym osobiście jeździć po prostu bez wydechu. Nie miałbym z tym najmniejszego problemu, ale niestety, no jeszcze kilka dni do pracy trzeba przejeździć. A tym bardziej, że Dominika tym autem też będzie musiała się poruszać, więc lipa trochę. Dlatego też wszystko musi zostać zdjęte z auta i wrócimy do serii. Tragedia! A więc tak, ludziska, witajcie po dosyć dłuższej przerwie, bo minął praktycznie tydzień od ostatniego klipu, gdy go nagrywałem. Tak jak widzieliście, no nie udało się założyć tego stabilizatora, ponieważ trzeba tam przerobić trochę przy wydechu i tak dalej, bo przeszkadza. Więc będziemy się tym zajmować przy budowie całego wydechu.
No i w międzyczasie zająłem się akordem Dominiki, bo trzeba było zrobić w nim kompletny remont zawieszenia, bo strasznie ściągało nim po drodze, ściągało i tak dalej, przy hamowaniu ściągało w lewo, przy przyspieszaniu ściągało w prawo i tak dalej. Padła decyzja, że po prostu to zawieszenie trzeba zrobić, czyli końcówki drążków, drążki, wszystkie tuleje na dolnym wahaczu, tuleje reakcyjne przede wszystkim, bo zauważyłem również, że koło w nadkolu jest po prostu cofnięte do tyłu. I to też właśnie skierowało mnie ku temu, żeby właśnie te tuleje drążka reakcyjnego wymienić, ponieważ to przednie zawieszenie i tylnie w akordach i tego typu rzeczach trochę bardziej się różni od tego niż jest w Civicu, bo w Civicu nie ma czegoś takiego jak właśnie tulej reakcyjny, ten cały drążek reakcyjny. I właśnie on odpowiada za to, żeby koło po prostu nie przesuwało się przód, tył przy przyspieszaniu i przy hamowaniu. Więc od razu jak rozkładałem wszystko na części pierwsze, to oczywiście sfoźnie i tak dalej, górne, dolne, wszystko było do wymiany. No i nie powiem, mała porażka, znaczy mała, dosyć duża porażka, bo zawsze jak zabieram się do pracy przy tym aucie, to jest dużo problemów. No i nie uniknąłem problemów też i tym razem. I zajęło mi to ponad tydzień, szczerze powiedziawszy. Jednego względu, po pierwsze, połowa śrub się poukręcała. Trzeba było to wszystko rozwiercać i wybierać te stare śruby, gwintować na nowo. Druga sprawa. Półtora roku temu lub dwa lata temu, gdy został zakupiony ten samochód, oddaliśmy maglownicę do regeneracji do Białegostoku, do takiej firmy. Wszystko fajnie. Pobliski warsztat tutaj nam to składał, ponieważ sam nie chciałem, po prostu jeszcze nie miałem warunków, nie chciałem tego robić, bo trzeba zrzucać całe sanki i tak dalej, się bawić tym zawieszeniem. Tak więc też oddaliśmy ten samochód do warsztatu. Odebraliśmy wszystko, było dobrze. No i teraz zaczęły się problemy, bo co się okazało, luz nie miał drążek, nie miała końcówka drążka, a sam drążek sam w sobie był luźny i przyszedł czas na jego wymianę. Ale żeby nie było tak prosto, to podczas tej regeneracji, nie wiem co oni zrobili, ale w każdym bądź razie drążek seryjny, który powinien siedzieć w tym aucie, ma gwint od strony maglownicy M16 od strony drążka M14. No i niestety mocno się zdziwiłem, gdy wykręciłem ten drążek, który tutaj był, i po dwóch stronach miał M14 z gwintem 1,5. Dziwne? No właśnie. Co lepsze, na tym drążku nie było żadnych oznaczeń, żeby można było dobrać jakiś inny drążek i po prostu go kupić. Dodatkowo są bardzo krótkie. Nawet ten oryginalny, który kupiłem, był o wiele dłuższy od niego. Co przyniosło kolejne problemy, bo w internecie znalazłem tylko jeden taki drążek, który miał z dwóch stron M14, ale też był za długi. Więc musieliśmy znaleźć gościa, tokarza, tutaj w pobliskim warsztacie, który nam to zrobił, po prostu przedłużył ten gwint na tokarce i tak dalej. Będę to niedługo zakładał. I co jeszcze za tym idzie? Dosyć ciekawa historia, bo rozbierając to wszystko, gdy się dowiedziałem właśnie, że nie pasuje ten drążek, dodatkowo przez przypadek rozwalił się sworzeń. Oczywiście ja tego nie zrobiłem, tylko w międzyczasie, gdy ja byłem w pracy, tata chciał mi pomóc, wprasowywał nowy sworzeń do zwrotnicy, go porwał, więc dodatkowe koszty, dodatkowe nerwy. Więc jeżeli tego nie byłoby mało, to oczywiście moje szczęście musiało się dać we znaki, jak najbardziej. Miałem problemy z wykręceniem tulei reakcyjnej ze strony kierowcy, więc zostawiłem wszystko tak jak jest. I chciałem zamontować sobie w lampce tutaj w środku auta LEDowe podświetlenie. No i zaraz pokażę wam, co się stało. Wziąłem sobie te żarówki, otworzyłem drzwi, wsiadłem do środka, zamknąłem drzwi, jak gdyby nigdy nic, normalnie, tak jak zwykle. I co zauważyłem, co się okazało? Zasrana szyba postanowiła sobie pęknąć. Zobaczcie sami, ta szyba pękła od tego narożnika aż do tego miejsca. No po prostu porażka, zamknąłem normalnie drzwi, nic nie robiłem z tym autem, tylko zamknąłem drzwi i widziałem na własne oczy, gdy właśnie ta szyba sobie pęka. Masakra, po prostu... I niech ktoś powie, że ja nie mam szczęścia. Po prostu masakra. Dlatego też większość tutaj prac, które były związane z tym autem, po prostu no stwierdziłem, że nie będę tego wrzucał, no bo po prostu tak się zdenerwowałem, że szok. Więc mamy nowe końcówki. Tutaj sworzeń było wszystko z nim dobrze, więc tutaj nic nie robiłem, nic nie wymieniałem. Odświeżyłem trochę zaciski. Oczywiście tutaj były problemy z odkręceniem tej głównej śruby od przygubu i tak dalej, bo trochę to stało. Odmalowałem trochę tutaj te dolne uchwyty na amortyzator. Tu jest właśnie ten drążek reakcyjny. I służy on do tego, żeby właśnie koło się nie przesuwało przód, tył, i te właśnie drążki były tak wywalone, że po odkręceniu tutaj tych dwóch śrub na 19 mm na klucz 19 po prostu można było sobie tym kijem machać, dlatego też przy przyspieszaniu koło mocno szło do przodu, a podczas hamowania mocno
cofało się do tyłu, co właśnie gubiło geometrię i tak dalej. Łączniki stabilizatora nowe, tutaj w wahaczu tuleje nowe, tuleja tutaj jest nowa i tutaj tuleja pod amortyzator również jest nowa. Więc tuleje te reakcyjne z przodu włożyłem poliuretanowe, żeby właśnie uniknąć problemów w przyszłym czasie. No ale tak jak mówiłem, auto, praca przy tym aucie zajęła mi dosyć długo, bo ponad tydzień, prawie 2 tygodnie. No i właśnie tutaj mamy ten gwint M14, który być powinien M16. Nie wiem jak oni to zrobili. Na pewno jest to oryginalna maglownica taką jaką miałem, ale co oni zrobili właśnie z tymi drążkami, to nie mam pojęcia, że ma to gwint M14, a nie M16 jak być powinno. Tak więc no bardzo, bardzo chamsko ze strony tej firmy, bo zwykły właśnie śmiertelnik, który później chce sobie zrobić zawieszenie w domu sam, ma później takie problemy, że no nie można w żaden sposób dobrać sobie drążka. No ale całe szczęście z pomocą przyszedł tutaj nam pobliski tokarz, który po prostu przedłużył ten gwint, stoczył trochę tą końcówkę, żeby była na wzór tej starej. Zaraz pokażę wam jak ona wygląda, tutaj jeszcze nowy łącznik, tam jest nowa tuleja. Nowe tuleje tutaj właśnie tego drążka reakcyjnego w tym miejscu. No i odświeżone zaciski hamulcowe, nowy sworzeń u góry, nowy sworzeń u dołu, nowe tutaj tuleje. Cały wahacz jest ogólnie nowy, ponieważ był już bardzo wyrobiony. Już był na tyle gumy na tym wahaczu, na tyle były wyrobione, że tutaj ta część wahacza tarła o ściankę nadkola, więc trzeba było to wymienić. Mimo że sworzeń był w tamtym wahaczu dobry, no ale po prostu jeżeli weźmiemy koszt dwóch tych tulei z tyłu, to jest około 80 zł, oczywiście dobrych tulei, no to gdy wymienimy sobie takie dwie tuleje, zapłacimy 80 zł, ale kto wie, może za miesiąc, może nie cały miesiąc padnie nam sworzeń i znowu będą koszta. Dlatego też poszliśmy w cały nowy wahacz za 111 zł Febiego. Więc myślę, że to też nie jest taka straszna zła firma. No i ogólnie, żeby wymienić te tuleje reakcyjne, jest bardzo dużo roboty, bo trzeba ten przedni wspornik, ten przedni pas w ogóle odkręcić, łapę silnika przednią trzeba odkręcić, trzeba to opuścić do dołu, całe zawieszenie, żeby wymienić sobie te tuleje reakcyjne. No ale nie powiem, były dosyć mocno wybite. Mam nadzieję, że teraz po zrobieniu geometrii i tej zbieżności wszystko będzie ładnie, prosto jeździło. Przede wszystkim miło, bo póki co trzeba było walczyć z tą kierownicą, żeby w ogóle jeździć. No i od tego drążka właśnie całe koło się trzęsło podczas przyspieszania i skręcania, tak więc trzeba było już to zrobić, żeby nie było żadnych problemów, bo jak wiemy, tak więc akordy są bardzo dobrze znane z tego, że dolne sworznie często się wypinają, dlatego też trzeba uważać na to, a tutaj macie różnicę wysokości tych drążków i tak dalej, więc trzeba będzie je trochę skrócić, więc ja się przebieram i zabieram się do pracy. A więc akord jest już na zewnątrz, wszystko ogarnięte, przejechałem się nim, wszystko jest spoko, zawieszenie wydaje się sztywne i nigdzie nie rzuca po całej drodze. Jeszcze tylko pojedziemy niedługo na zbieżność, prawdopodobnie jutro lub pojutrze, ale w międzyczasie może zająć się tym całym bałaganem, posprzątać go. Również tutaj poskładam te wszystkie rurki klimatyzacji, które są do Civica, które w najbliższym czasie będziemy sobie montować. No tak, ale ten bałagan trzeba posprzątać. A więc to było na tyle ludziska, dzięki za oglądanie, wybaczcie, że film pojawił się dosyć po długiej przerwie, a to dlatego, że tak jak mówiłem, bardzo dużo spraw do załatwienia w prywatnym życiu, no i niestety brakuje trochę czasu na pracę w garażu. Dodatkowo myślałem, że wszystko pójdzie sprawnie, że założę sobie ten stabilizator, będzie fajny materiał, dodatkowo wrzucę fajną relację z zrobienia zawieszenia w akordzie. Koniec końców wyszło tak, że do Civica nie dało rady wstawić tego stabilizatora, a z akordem było dużo męczarni, bardzo dużo męczarni. Dodatkowo doszły koszta, bo pękła szyba, tak więc przy najbliższej kontroli policji będzie lipa. Szkoda, że trochę taki bardziej ogólny film, no ale niestety, co możemy poradzić? Przypominam, że zbliżamy się do projektu.
progu 5000 subskrypcji. Nie dość dawno dobiliśmy 4000 subów, jest już nas prawie 5000. Tak więc z tej okazji będzie konkurs. Myślę, że znowu rozdam jakieś wlepy dla kolejnych 3 lub 4 osób. No i to było na tyle. Dzięki za oglądanie, wybaczcie, że film po dłuższej przerwie, wybaczcie, że może dużo ciekawych rzeczy w nim nie było. Nie martwcie się, bo już niedługo w kolejnym odcinku pokażę wam, jak zainstalować sobie nowy system Catchcan, czyli dodatkową odmę silnika i tak dalej, wytłumaczę co i jak. Póki co macie mały spoiler, ale to już w najbliższym odcinku. Pamiętajcie o opisie, o Facebooku w opisie, o Instagramie i tak dalej, o subskrypcji, o lajku, o komentarzu. Co o tym myślicie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!